Cześć wszystkim! Tu znowu wasza Hannah Vogel. Miło, że znowu jesteście z nami. Bardzo się cieszę. A spójrzcie, gdzie jestem, ludzie! Znowu w więzieniu. Nie wiem. Och, ludzie, co mam powiedzieć? Nie jestem tutaj sama w więzieniu. Ale spójrzcie tam. Idzie prosto do nas. Tak. I to z moją najlepszą przyjaciółką i ona mnie tu zamknęła w tym piękny różowy licznik. Muszę powiedzieć, że to naprawdę piękne tutaj. Zupełnie nie rozumiem, co się nagle dzieje i w każdym razie muszę teraz uciec z więzienia i zabieram was ze sobą. Okej, ludzie, jak widzicie, to jest absolutne więzienie dla dziewczyn i cóż! Właściwie to chciałam spędzić miły dzień z moją najlepszą przyjaciółką, czyli z moją BFF, ale teraz jakoś po prostu oszalała i zamknęła nas tu wszystkich, więc nie jestem jedyną osobą w więzieniu, która musi stąd wyjść i uciec. Ale cóż, teraz zobaczmy najpierw, jak mogę stąd uciec i potrzebuję waszego wsparcia, ludzie. Spójrzcie tylko na to, tu są same przeszkody i takie tam. Więc myślę, że zasadniczo to zrozumiałem. Do następnego razu! Pokonaj wszystkie przeszkody i mam nadzieję, że szybko uda mi się uciec z tego więzienia. Ha, ha! Ale najpierw idziemy tędy i... Wow, co się teraz dzieje? Okej. Teraz jestem po drugiej stronie i spójrzcie tam, stoi moja najlepsza przyjaciółka, wiecie? I nie wiem, co się z tobą dzieje, ale ona po prostu dzisiaj oszalała. O mój Boże, mam nadzieję, że mnie nie zobaczy. Poczekamy chwilę, aż odejdzie. A potem przechodzę obok niej cicho. O nie, ludzie, ona mnie znalazła. Tutaj jest przycisk, naciskam go. I co teraz? Dlaczego się rozpadają? O kurczę, nic nie zrobiłem, ale wszystko jest tutaj takie ładne, różowe. Podoba mi się to. Ale muszę stąd jakoś uciec. Okej, byłem szybszy niż oni. Myśli tylko, kim jest? Jasne, że jestem szybsza. W końcu jestem Hannah Vogel. O nie, teraz spadłam. Nie, teraz za dużo mówiłam, ludzie. Widzicie, co się dzieje, jak się za dużo mówi i to zbyt pewne. Może najpierw zrobić, zanim się mówi. Hihi. Wiecie, co mam na myśli, ludzie? Ale teraz lepiej się skupię. Cieszę się, że moja najlepsza przyjaciółka mnie jeszcze nie złapała i... No cóż... Tam widzę kolejne tajne przejście. Dobra, gdzie ja tu wylądowałem? Aha, w łazience. Okej, rozumiem. To zajrzyjmy tam i... Co to jest? To po prostu śmierdząca toaleta. Jeszcze jedna toaleta? Okej, ta przynajmniej jest czysta. Co tu jest? Okej. Ła, okej. Najpierw zajrzałem, a potem spadłem tutaj, ale okej, chyba tutaj trzeba iść dalej. Mam nadzieję, że jestem we właściwym miejscu. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie jestem w tym więzieniu. Ale zobaczcie, ludzie, to mi wygląda znajomo. Podłoga tutaj to po prostu lawa. Już to czekałem. Byłem w innym więzieniu i tam naprawdę wszędzie podłoga to lawa, więc znam to już, ludzie. Nie mogę na to wpaść. No, na razie to załatwiłam. W moim uchu... Widzieliście to? Chciałem właśnie powiedzieć, że nie mam pojęcia, gdzie teraz jestem. Co to jest? Szybko stąd. Muszę jakoś iść dalej. Tutaj jest taka ściana. Na pewno mogę się tu schować. Znowu czekam. No why? Okej, to mamy już załatwione i... O nie! Co moja BFF tam robi? I dlaczego jest tu przycisk? Okej, najpierw go nacisnąłem, ale nie chcę, żeby mnie złapała. O nie! Cześć! No nie! Właśnie mnie tu wyrzucili! No cóż, moja... Dziś nie ma dobrego nastroju. Zazwyczaj jest bardzo miła, ale dzisiaj... Teraz naprawdę nie jest w dobrym nastroju i znowu biegnie prosto na mnie. Muszę zobaczyć, jak mogę być tutaj szybciej, niż oni szybko wejdą po schodach. Dobra, poszła sobie. Wreszcie mogę spokojnie iść różowe. Och, spójrz, tu jest dźwignia. Ach, okej. Może tędy, ale nie. Wszystko jest tu jeszcze zablokowane. Tam jest kafeteria, tam jest wyjście. Jak się tam dostać? Może stąd? Och, spójrzcie, tutaj jest automat z napojami. Wezmę sobie od razu napój. Matka! O, co się teraz stało? Nagle jestem taki szybki. Okej, chyba muszę iść tędy. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Na miejsca, gotowi, start! Uf, ach, to była zabawa, ludzie. Dobra, teraz szybko się wspinam. Trzeba być wysportowanym, żeby uciec z więzienia. Może tędy. Tu jest znowu przycisk. Okej, na pewno go nacisnę. I tu jest drabina. Okej, wezmę ją. Poza tym tutaj nie ma nic, co mogłoby mi pomóc. To ja pójdę tędy. Wszystko jest ogrodzone. A tam na górze, ludzie, jest następne tajne przejście. Dobra, otworzę to tutaj najpierw. Muszę się jakoś tutaj wspiąć. Jest tylko drabina. Drabina nie stoi dobrze. Przestawię ją jeszcze raz. Może tutaj... Chodź, idź! Uderzyłem się w głowę. Ała! Dobra, muszę trochę bardziej cofnąć drabinę. To wcale nie jest takie proste, ludzie. Ale chyba nie ma innej drogi. Teraz! Hurra! Chodź szybko tutaj i... Co tu się dzieje? Ach, człowieku, wiatr wieje tak mocno. Ledwo mogę iść do przodu. Muszę naprawdę skakać, żeby w ogóle trochę się poruszyć. Okej, udało się. Oto następna drabina. I teraz nie wiem, gdzie jestem, ale... Czy to nie jest proste? Potknąłem się i upadłem, ludzie. To oczywiście nie powinno się zdarzyć, ale czuję się dobrze. Wszystko jest w porządku. Nie ma problemu. Idziemy dalej. I 9. W każdym razie, ludzie, zobaczymy po prostu, jak możemy stąd uciec. To naprawdę nie może być prawda. Zobaczymy się w następnym filmie. Do tego czasu trzymajcie się i do zobaczenia. Jakoś tak zawory i wychodzi mnóstwo powietrza. Muszą się jakoś zamknąć, ludzie. Okej, widzę to tutaj. Mogę to zamknąć. To jest zawór. A tutaj jest jeszcze jeden. Muszę go też zamknąć. No dobra, 2 zawory zamknięte. I oto już 3. Teraz wszystkie zawory są zamknięte i mogę przejść tędy na luzie. A oto kolejny tajny korytarz. A moje przeczucie mówi, wiecie, że jesteśmy już całkiem daleko, prawda? I o, ale co tu się dzieje? Znowu wieje tak silny wiatr, że znowu czuję się, jakbym latał. O mój Boże! W każdym razie mam wrażenie, że wkrótce się stąd wydostaniemy, ludzie, ale jakoś... Okej, najpierw wejdę po drabinie, a potem zobaczymy, gdzie jesteśmy. Więc... ja mogę znowu latać. To jest takie naprawdę fajnie. Spójrzcie, tu chyba idziemy dalej. Super. Okej, i hop. Rzeczywiście? Czy to jest kafeteria? Tak, rzeczywiście! Fajne, udało nam się wydostać z tego więzienia dla dziewczyn. Uciekłam przed moją najlepszą przyjaciółką dzięki waszemu wsparciu. Dobre podparcie! Czy to było fajne, ludzie? Naprawdę mi się podobało. Jeśli również bawiliście się tak dobrze jak ja, dajcie łapkę w górę. I widzimy się następnym razem. Miłego dnia! Wasza Hannah! Hej ludzie, tu Emma Vogel. Jeśli chcecie więcej od nas, to... Jeśli chcecie posłuchać Vogel, sprawdźcie Spotify, iTunes lub Music, bo tam znajdziecie nasze wspaniałe słuchowiska, uwierzcie mi. A sac... One są naprawdę fajne. Tak, posłuchajcie ich miłej zabawy.